Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym roślinnym odcinku. Dziś będzie dużo pozytywnych informacji, ale też dwie rośliny, które mnie martwią. Jedna zdecydowanie bardziej i od nich zaraz zacznę. Opowiem wam, co się dzieje, może mi coś doradzicie. Coś, co mnie martwi najbardziej, to mój skrzydłokwiat. To jest roślina, która jest ze mną już 3, może już prawie 4 lata. Nigdy nie miałam z nim problemów. Zdarzało mi się go troszeczkę za mocno podlać, więc zmiany grzybowe były i są jeszcze na liściach. Natomiast ogólnie pielęgnacja bardzo prosta przy wypadku skrzydłokwiatu. Ja go zawsze podlewałam tak mniej więcej co 7-8 dni, jak już widziałam, że zaczął właśnie spuszczać liście. No i przyjechałam z urlopu, było chwilę dobrze, nie wiem, 2-3 tygodnie i zaczęło się dziać z nim coś niedobrego i to się stało w momencie, kiedy dosypałam mu nowej ziemi, bo ta stara już bardzo tak się wypukała, w sensie tak opadła w doniczce, że naprawdę było jej już nie za wiele, więc dosypałam mu nowej ziemi. Jest to ziemia z Coco Flora, którą używałam do innych moich roślin, które się mają dobrze, natomiast tu jak dodałam właśnie tej nowej ziemi, zaczęły się dziać takie rzeczy, że zaczął mi żółknąć, w ogóle spuścił liście i mimo regularnego podlewania on nie chce dalej tych liści podnieść. No i wygląda coraz gorzej. Zobaczcie, jaki on jest smutny. Ktoś mi w ogóle napisał jakiś czas temu w komentarzu, że jest smutny, właśnie, że ma takie te liście przyklapnięte. Natomiast ten komentarz pojawił się, kiedy jeszcze z nim było wszystko dobrze, czyli po podlewaniu on ładnie podnosił liście, natomiast teraz on wygląda naprawdę kiepsko. Zobaczcie, ile tu mu liści zaczyna żółknąć. I nie wiem, o co chodzi, czy tu się znowu nie przyplątały jakieś robale, bo wiecie, że miałam przygody, miałam i wełnowce, i wciornastki, co tam jeszcze, ziemiórki, powiem wam szczerze, nie wiem jakim cudem, ale już bardzo dawno nie widziałam ani jednej, więc chyba udało mi się je wytępić, z czego się bardzo cieszę. No a tutaj właśnie po dodaniu ziemi nagle się zaczęły takie dziwne rzeczy dziać. Tak jak mówię, podlewam ciągle tak samo, natomiast jest coraz gorzej. I co jest też bardzo ciekawe, koło tego skrzydłokwiatu na półce, w sensie na komodzie, stoi kluzja. I ta kluzja też zaczęła żółknąć, ona już w ogóle kilka liści tutaj u dołu straciła i to mnie też bardzo zastanawia, no bo dwie rośliny stojące koło siebie, żółknące obie. W ogóle kluzja, to, że żółknie, to jest jedno, ale ona też ma, widzicie, takie delikatne czarne plamy. Te plamy one są najlepiej widoczne od spodu liścia. O, może tu będziecie coś widzieć, nie wiem. Mogę wam to tylko właśnie słownie opisać, że takie przy końcówkach robią się właśnie czarne plamy. Ta kluzja też jest ze mną już bardzo długo. To jest roślina jedna z pierwszych, które zakupiłam, jak tutaj zaczęłam mieszkać, więc ja ją naprawdę mam ją już bardzo długo, nigdy z nią problemów nie miałam. Natomiast teraz od pewnego czasu właśnie tak sobie żółknie i się pojawiają przy końcówkach liści takie czarne plamy. Dajcie znać, co to może być, co tu się przyplątało, jeżeli się przyplątały jakieś robale. To jestem bardzo ciekawa. No i tak mi się to właśnie w jakąś dziwną całość składa, że i ten skrzydłokwiat, i ta kluzja tak koło siebie właśnie stojące, takie dziwne, no taka dziwna się tutaj sytuacja dzieje, że te liście tak żółkną, a ten skrzydłokwiat dodatkowo nie chce się podnieść mimo podlewania. No nie wiem, coś tu jest na rzeczy. No i to by było na tyle, jeśli chodzi na szczęście o te takie kiepskie informacje, a teraz same dobre informacje, bo tutaj ostatnio się znowu dzieje szaleństwo wśród moich roślin. Super rosną, jestem bardzo zadowolona. Rozmnażam też i może wam poopowiadam właśnie o tych roślinach, które ostatnio sobie porozmnażałam. Po pierwsze, moja Monstera Monkey Mask. Jedną mam w salonie, wiecie pewnie, jak oglądacie od dłuższego czasu, to była roślina, która tak się mi już zaczęła ciągnąć po lustrze, które mam właśnie na komodzie. No i jakiś czas temu ją przycięłam, ukorzeniłam i mam piękną, nową roślinę. Tak ta druga monsterka wygląda. Tutaj mam do poprzycinania troszeczkę właśnie te łodygi, bo mi się to nie podoba, że tak dziwnie rośnie, więc tutaj muszę ją troszeczkę, podciąć, ale fajnie rośnie. Właśnie ja ją ukorzeniałam w wodzie, potem wsadziłam do ziemi właśnie tej z Coco Flora, to była taka mieszanka już gotowa, mieszanka do roślin zielonych, chyba tak ona się nazywa, i ona właśnie ma tam keramzy, perlit, ona jest fajnie właśnie już wymieszana, że już nie używałam niczego więcej, tylko na dno właśnie doniczki dodałam troszeczkę keramzytu. No i tutaj się z tą monsterą nic nie dzieje, a to samo podłoże dodane do skrzydłokwiatu, no nagle właśnie coś się zaczęło z nim dziać. Ale nie twierdzę, że to jest od podłoża, może to jest, wiecie, przypadek, bo tak jak mówię, tutaj się z tą monsterą nic nie dzieje, ale tak właśnie widzę, że ten skrzydłokwiat zaczął się tak dziwnie zachowywać po dodaniu tej ziemi. Ale nie wiem, dajcie znać, co wy sądzicie. Więc to jest ta pierwsza monstera. Ona tu stoi na tej szafie zawsze w odcinkach, ale chyba jej wam nigdy nie pokazywałam na odcinku. Więc to jest właśnie roślina za darmożkę, którą sobie sama podcięłam, ukorzeniłam i jest. Tutaj mam w tej mojej stacji do ukorzeniania roślin kolejną monsterę, też z tej samej rośliny, to też jest właśnie Monkey Mask. Ona jest tu już rewelacyjnie ukorzeniona, więc teraz na dniach, jak będę mieć troszkę czasu, może jak Niko pójdzie do przedszkola, będę mieć chwilę, to też już wstawiam do ziemi i będę mieć już trzecią. 3 Monkey Mask będę mieć i 1 Adansona, więc moje monsterki rosną jak szalone, mogę przycinać i mieć kolejne rośliny. Tutaj ta też całkiem ma już fajne, długie korzenie, więc też idzie do ziemi. Po środku to jest bluszcz kanaryjski, który no niestety zbyt wiele z niego nie zostało, w sensie została z niego tylko 1 pobrana sadzonka, bo reszta nie przeżyła. Mimo że te pozostałe wypuściły korzenie, to nagle zaczęły się suszyć i nie udało mi się ich odratować. Ta tutaj już widzę też jest całkiem fajnie ukorzeniona, więc zagęszczę ten bluszcz, który mam w kuchni, który niestety, ale no trochę miał problem podczas mojego urlopu, że trochę miał wody za mało, zaschło mu bardzo dużo liści, ja go musiałam w ogóle solidnie podciąć i przydałoby mu się zagęszczenie, więc na pewno właśnie ta sadzonka tutaj pójdzie do zagęszczenia tego bluszczu, który mam w kuchni. Mam też kolejny filodendron, ten mój, który jest w salonie na regale z książkami, który jest mega długi, ma już chyba z 2 metry, jak nie trochę więcej. Ja go przycięłam już jakiś czas temu, no i też właśnie wsadziłam do wody, ukorzeniłam i mam kolejną roślinę, która zaczyna naprawdę fajnie rosnąć. Tutaj zresztą można widzieć, że pojawiają się już kolejne małe listeczki, więc wkręciłam się bardzo w przycinanie roślin, w ukorzenianie, bo to jest fajne, że możecie mieć za darmo kolejne roślinki, szczególnie, że na przykład filodendron albo ta monstera Monkey Mask, one są proste w pielęgnacji, więc ja na razie nie kupuję żadnych roślin, bo uważam, że mam już ich wystarczająco na to, ile mogę czasu im poświęcić. Ja oczywiście kocham rośliny, chciałabym ich mieć mnóstwo, ale czas, który mogę poświęcić na pielęgnację roślin, jest po prostu ograniczony, a poza tym też nie chcę wykorzystywać, wiecie, tak całkowicie miejsca wolnego, które mam, jednak stawiam bardziej na taki minimalizm rośliny, więc roślin jest sporo, ale nie przesadzam już naprawdę, na razie nic mnie nie kusi, żeby kupić, no dobra, kusi mnie Monstera Thai Constellation, tak się chyba ją wymawia, więc może kiedyś, chociaż te ceny mnie przerażają, zobaczymy. W każdym razie na razie przycinam takie rośliny, które szybko rosną, którym przyda się podcięcie, które nie wymagają specjalnej pielęgnacji i mogę mieć właśnie kolejne rośliny, więc no, tak ten filodendron wygląda. Myślę, że całkiem fajnie mu idzie. Następnie Sansevieria Moonshine. To jest roślina, która była olbrzymia. Ja ją rozsadziłam. Mam jedną już też w salonie. Natomiast to jest ta druga część, która bardzo fajnie rośnie w mojej sypialni. Tam jest zdecydowanie jaśniej niż w salonie i nie wiem, czy będę w stanie Wam pokazać, ale tutaj się pojawiły dzieci, 3 nowych dzieci. Moja roślina zaczęła tutaj wypuszczać. Bardzo się cieszę, bo za jakiś czas, jak tutaj ta Sansevieria podrośnie, będę ją mogła sobie znowu podzielić, tak jak to zrobiłam ostatnio, i będę mieć 3. roślinę. Może właśnie tutaj na tą szafę postawię, bo miałam zamiar sobie zrobić taką właśnie kolekcję Sansevierii tutaj właśnie na tej szafie, bo ten pokój jest raczej cienistym i Sanse by się sprawdziło, chociaż światło bardzo dobrze im też służy, bardzo fajnie się rozmnażają. W każdym razie byłam w IKEA, oglądałam też w Obi, nie było jakiegoś specjalnego wyboru, raczej to, co jest popularne. Na razie zakupów online nie planuję, więc stwierdziłam, że na razie będę kombinować z tą, co mam. Jak troszeczkę podrośnie, to ją rozsadzę i może właśnie tutaj stanie na tej szafie. I tak powoli będę sobie taką kolekcję Sansevierii tworzyć. To jest właśnie Moonshine. Niestety ta moja gwinejska, przelałam ją. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale przelałam ją, próbowałam ją uratować, ale nic z tego nie wyszło, więc niestety, ale musiałam się tej gwinejskiej pozbyć. No. Więc wtopa też się oczywiście musiała się jakaś pojawić. I coś, co mnie zaskakuje bardzo, bo czasami jakieś liście traci, ale ogólnie rośnie bardzo pięknie, to alokazja. Jak ja ją pokazywałam, jak ja ją kupiłam, kiedy była mega bujna, to wszyscy mi pisali: kurczę, ale to jest roślina taka trudna właśnie w pielęgnacji, że się nie decydujecie na nią i tak dalej. Ja stwierdziłam, że zaryzykuję. Jak padnie, to padnie. Ona przez poprzednią zimę wyłysiała całkiem, zostało jej tylko 3 listki na krzyż i no i wyglądała naprawdę kiepsko, natomiast na wiosnę odżyła, wypuściła mnóstwo, jak widzicie, mnóstwo po prostu nowych liści. Tutaj z tej strony, tutaj idzie kolejny, już go zresztą widać, natomiast z tej strony tutaj wewnątrz idą kolejne 2 bądź 3, nie do końca widzę, przepraszam, tu 2 i tutaj z tej strony będzie kolejny taki pewnie maluszek, więc ona ciągle wypuszcza coś nowego. Oczywiście też traci liście, jak widzicie, ten tutaj jeden sobie już dynda, za niedługo go usunę, więc to jest tak, że ona coś właśnie traci, jakiś taki jeden liść, to nie jest tak, że ona traci kilka, tylko jeden, tak pojedynczo, a potem wypuszczała właśnie kilka naraz, więc to jest super, więc nie mam z nią problemu. Jakoś tak się już do tego przyzwyczaiłam, że coś tam jej żółknie. Właśnie wiem, że teraz jak przyjdzie jesień, zima, też się muszę nastawić na to, że może mocno wyłysieć. No, więc nie będę płakać, będę po prostu czekać na kolejną wiosnę, żeby zobaczyć, czy odżyje, więc ma się dobrze. Ona stoi tutaj na biurku, gdzie nagrywam, w rogu. Ten właśnie pokój nie jest jakoś specjalnie oświetlony, więc ma takie półcieniste, powiedzmy, stanowisko, ale stoi przy oknie. No i ma się dobrze. Staram się właśnie, jak otwieram tutaj też w pokoju okno, to ją zabierać, żeby nie narażać jej na przeciąg. No i tyle. I podlewanie tak, żeby nie przesła do końca, do kolejnego podlewania. Podlewam raz w tygodniu. Bo właśnie tak przyznam szczerze, że chyba większość moich roślin podlewam raz w tygodniu. Oprócz oczywiście sukulentów, ale mówię o wszelkich innych. Natomiast sekret u mnie tkwi w tym, ile tej wody daję, więc jedne rośliny podlewam troszkę bardziej, żeby właśnie do kolejnego podlewania dalej były lekko wilgotne, a inne podlewam mniej, żeby zdążyły całkiem przeschnąć. No i jak widzicie, całkiem się to spoko sprawdza. Więc tak, alokazja zachwyca mnie cały czas. Cieszę się, że się polubiłyśmy, bo naprawdę się obawiałam, jak czytałam te wasze komentarze, że kurczę, wzięłaś sobie najtrudniejszą w pielęgnacji alokazję, ale no tam wpadła mi w oko, jak byłam w IKEA właśnie w tamtym roku i stwierdziłam, biorę, jest śliczna, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jak na razie jest spoko. Dajcie znać, co sądzicie, co może dolegać temu skrzydło kwiatowi. Jestem ciekawa, czym będziecie mieć jakieś pomysły. Ja się na dzisiaj będę z wami żegnać. Dajcie znać oczywiście też w komentarzach, jak tam wasza dżungla, czy są jakieś straty, czy są jakieś przyrosty, jak tam ogólnie lato. Po ostatnich komentarzach widzę, że jesteście zadowoleni, że lato było dla was owocne. Ja oczywiście już powoli też myślę o tym sezonie jesienno-zimowym, że znowu może być troszeczkę gorzej, ale nie nastawiam się, zobaczymy, może nie będzie źle. Tamten sezon jesienno-zimowy był zdecydowanie na plus. Więc tak, czekam na wasze komentarze. Jeżeli film wam się spodobał, to dajcie kciuki do góry, oczywiście subskrybujcie, jeżeli jesteście na kanale pierwszy raz i nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. Ja się na dzisiaj z wami żegnam, pozdrawiam, ściskam, buziaki, pa pa.